Dobijamy 50 tysięcy subskrypcji, zapraszam do subskrybowania. Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w Turbo Dismount. W grze, w której, no jak widzicie, auta chcą nas zabić za wszelką cenę. Patrzcie, ile tych aut jest. Ile tylko jest, komputer mi zaraz wybuchnie od tych aut. Ale to nieważne, będą też gorsze mapy, zapraszam do oglądania. Także witajcie już w prawdopodobnie ostatnim odcinku, chyba że będę rzadko bardzo wypuszczać odcinki. I tak, jedziemy Tomaszem w pozycji nie wiem czego, foki, i wyskakujemy prosto. Dobra, to było oczywiste, że on nie podjedzie pod to. Trzeba tu dodać boosty. Są tu boosty, ale super, dobra. Dodajemy 4 boosty na samym początku. Tak, tu będą 4 boosty. I musimy wskoczyć tu na samą górę i uniknąć tych wszystkich samochodów i jednego pociągu, który zasuwa strasznie szybko. Ale myślę, że nam się to uda za jakimś trzecim razem może. Myślę, że będzie szybko. Patrzcie, przyspieszamy. Tym razem wyskoczymy. Nie, niezbyt daleko. Dobra, trzeba wziąć coś potężniejszego po prostu. Stajemy na koło i wyskakujemy. Robimy backflipa, co nie? Backflip, backflip, Tomek! Musimy delikatnie do tego podejść. Zrobię tak. Jedziesz powoli, Tomek. Jedź powoli i nie rób backflipa! Albo zrób go do końca tym razem! Nie! Przynajmniej dotarłeś do mety. Czyli trzeba coś wolniejszego, trzeba coś wolniejszego. Skuter, myślę, że się nada. Musimy wjechać skuterem na samą górę i wskoczyć tutaj tak ledwo dosłownie, ale wskoczyć! Skuter wbił się w ziemię, co jest nie tak? Wiecie co, może to jest wina pozycji, może to zależy od pozycji. Weźmiemy takiego Tomka. Jedź, Tomku, proszę, doskocz. Do... Skocz. No ale doskoczył! A, nie doskoczył. Może dociśniemy przednie koło i tym razem on powinien doskoczyć. On powinien doskoczyć! Tak! Trzeba coś szybszego, ale niezbyt szybkiego, tak? Trzeba coś... No znowu wypadł! Ale czy doskoczy auto? Auto doskoczyło! Prawie przejechało. Dobra, zmieńmy pozycję. Jakie mamy jeszcze pozycje? O, to jest po prostu idealna pozycja, Tomku. Jedziesz, Tomek. Musisz tym razem to przeskoczyć i pokazać, gdzie... Co? Twoja głowa została! Nie! Co ty robisz, Tomek? Spróbujmy wskoczyć vanem. Bo van jest nie za szybki, ale też nie za... O kurde, doskoczył tu! Dobra, Tomek znowu umarł. Musimy z mniejszą prędkością tam wskoczyć. Mniejsza, po prostu musimy wylądować idealnie na tej ulicy, ale mi to nigdy nie wychodzi. Przynajmniej przejedź! No nie, prawie byliśmy, no. Może teraz. Powinno się w końcu udać, okej? Okay? No czemu na tył spadamy? Dobra, pojedziemy różowym autkiem. Znowu mu głowa tam utknęła. Nie pytam. Ale jedziemy, bo te autko nie jest super szybkie. Co? Przeskoczył? Czy to się liczy jako wygrana? Dobra, połowa mocy. Nawet mniej niż połowa. Teraz powinniśmy doskoczyć. No jakim cudem? Okej, okay, jesteśmy na mecie. Przeżyj, Tomek. Stój, nie spadaj, nie. No i znowu mu głowa odpadła. Dam teraz tyle mocy. Tym razem nie może być zbyt szybki. Nie może być zbyt szybki. Jesteśmy! Nie, dobra, to się nie liczy. Może quad da radę? Proszę, proszę, doskocz tam idealnie na metę. Ja będę zadowolony, ty będziesz zadowolony, bo nie dostaniesz 3-tonowym autem po twarzy. Wszystko musi się po prostu psuć. No co ty robisz? Co ty robisz? Czemu nawet podjechać pod rampę nie potrafisz? Jedź teraz normalnie. 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 Normalnie, Tomek. Jestem zawiedziony tobą. Słuchajcie, może ciuchcia da radę. Jedziemy ciuchcią i może ona dosko... Idealnie. Nie! Musimy na maksa, dobrze! Jest na maksa! Teraz ciufcia podskoczy, doskoczy, doskoczy, doskoczyła! Jedź dalej, ale z Tomkiem! No nie. Dobra, wiecie co? Bierzemy przypakowanego Tomka. Co on się tak czai? Co jest? Czemu on tak strasznie wygląda? Patrzcie na niego tam z tamtej strony. Bierzemy takiego Tomka i jedziemy. Dam na pół prędkości maksymalnej, bo to auto jest chyba dość szybkie. Tak, jest dość szybkie. I wskoczymy tu idealnie! I...
Jedziemy jeszcze raz. Tym razem się uda. Musimy przeskoczyć tu idealnie auto. I tym razem... To auto przyczepności nie może złapać. Co jest? Jedź! Dobrze, 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 dobrze! Jest! Dobra, doskoczyliśmy. Tomek... Gdzie jest jego głowa? Gdzie jest głowa Tomka? Poczekajcie, cofnę sobie. A, bo on ma taką małą głowę teraz. Dobra, zobaczmy jak leci ta jego głowa. Leci. O nie, tam poleciała, co? Nie! Dlatego jej nie mogłem znaleźć. Taka rzecz mi się podoba, tylko kamera, kamera, nie, 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 nie. Dobra, lecimy, lecimy. I tutaj ponoć są jakieś pułapki, nie wiem szczerze. A co to, autobusy? O kurde, nie zauważyłem, że to autobusy są. Czemu to auto jedzie 300, a mi się wydaje, że tak się powoli poruszamy? Czemu ten tunel jest taki długi? Aha, tu na końcu jest mina. Aha, bierzemy... O Jezu, jaka głośna ta wyścigówka. Bierzemy wyścigówkę. Lecimy na maksa, tylko uspokój się. Dobra, uspokój się, uspokój się, uspokój się. Dobra, i musimy się utrzymać, a Tomek wypadł. Dobra, jest dobrze Tomku, trzymaj się swoimi wielkimi mięśniami. Jedziemy 300, 400 na godzinę. Dobrze, ale co... A, to już jest maks. No to lipa trochę. To jest lipa trochę. Spróbujmy zrobić trik jakiś. Spróbujmy zrobić... Trik! Co się stało? Czy my nadal jedziemy? Czy my nadal... Już nie jedziemy? Ale kurde! Ja przeleciałem pomiędzy tymi autobusami chyba. A, Tomasz tutaj w kawałkach siedzi. Co tam się dzieje? Co to jest? Ja! Ile autobusów? Co jest? Czy my mamy wjechać na ścianę, która ma 90 stopni? Czy kogoś powaliło? No przecież to jest niemożliwe! Przecież to jest niemożliwe, chyba trzeba jak najwyżej dolecieć. Poczekajcie chwilę, zobaczmy co jest tutaj na górze. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby tu podjechać? Aha, tu nic nie ma na górze. Ale super poziom, patrzcie na to. Jedziemy tędy, tutaj robimy backflipa dosłownie. Spadamy tu. Tu zwalnia nas, nie wiem czemu. A, i tutaj będziemy skręcać. I wyskakujemy tędy. Wyskakujemy tu jeszcze raz. I... Dobra, w sumie tego nie przewidziałem, że spadamy później na twarz. Jedziemy. A, ja tym steruję. Przynajmniej sobie kamerę mogę ogarnąć. Jedziemy. Super. Wózkiem zawsze się ciężko jeździ, ale ja chcę po prostu spróbować. Zobaczyć, czy w ogóle jest to możliwe. Żeby przejść to wózkiem, nie jest to możliwe, nie polecam. Tomek też się nie wydaje zadowolony. Nie no, dobra, on jest zawsze zadowolony. Spróbujmy to zrobić w ten sposób. Będziemy udawać po prostu samolot. Jedziemy tym pięknym... No nie. Wiecie co, te pozycje na tej, nie wiem, baletnicy? Nie wiem, czy mogę to tak nazwać. Są dziwne. Są dziwne, na pewno są dziwne i mam nadzieję, że ona się w ogóle nie trzyma tego motocykla. Myślę, że trzeba po prostu użyć Tomka, patrzcie. Ona się trzyma Tomka, znaczy co? Co? Ona się trzyma Tomka? Ta pani z twarzą Tomka się trzyma ciufci... Nie wiem w sumie już co powiedzieć. Nie. O, o Jezu, jak ją przygniótł. Ale było dobrze, nie było źle, ponieważ ta baletnica... Trzymała się dość bardzo długo. Ale się trzyma za tą lufę mocno. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze, jedziemy teraz. Wskakujemy tu. No nie. Może skuter będzie dla nas odpowiedni. Tylko jest jeden problem. On też staje na koło i powoduje, że spadamy. Czy on przejedzie to? Czy on to przejedzie? Patrzcie, jedziemy samym skuterem. Jeżeli sam skuter zdoła to... Wow! Wow! O. Myślałem, że zrobi, nie wiem, tego backflipa i przejedzie dalej i to będzie fajne. Dobrze, weźmy normalną postać i normalną pozycję. Jakbyśmy jechali dosłownie po zakupy. Czemu się jeździ po zakupy na jednym kole? Czemu? Dobra, spróbujmy zrobić nieco spokojnie. Jedziemy 20 na godzinę, 25. Nie trzeba jechać szybciej. Nie trzeba jechać szybciej. Dobra, jest dobrze, bo nie jedziemy zbyt szybko. Ej, jest super, bo teraz nie spadniemy dobrze. No nie! Nie wiem, może tym autem uda ci się, Tomek, proszę. Niech ci się to uda. Niech ci się to uda. Jezus!
co się stało? Czemu on się rozpadł na wszystkie części? Dobra, spróbuję tym razem trafić. Dobra, jedziemy trochę w prawo, trochę w lewo. Na spokojnie, jedziemy jeszcze raz. Tym razem się uda, patrzcie. Trochę w prawo. Dobrze, super, bokiem. Mi się to w końcu uda. Okej, jest dobrze, jest chyba najlepiej jak mogło być. Bokiem teraz. Dobrze, super, tylko czemu tak wolno jedziemy? Jedź szybciej, przyspiesz, proszę, nie. Dobra, czyli trzeba ustawić po prostu na maksa. Jedziemy na maksa i w końcu nam się to musi udać. Tędy, okej. Bokiem teraz. Super, no nie, Tomek wypadł. Ale dobra, jedziemy dalej. Walić Tomka. Jedziemy dalej. Wskakujemy tu. Nie. Tomku, trzymaj się mocniej tym razem, proszę cię. Bo to tylko twoja wina, że wypadasz, nie moja. Teraz bokiem. Trzymaj się, nie! Wiecie co, trzeba chyba zmienić charakter na nieco większy, ponieważ on nie będzie aż tak wypadać z tego auta. I jedziemy. I tym razem powinno nam się udać. Okej, jest dobrze. Nie! Proszę, powiedz, że dasz radę. Nie! W lewo. Dobrze! W prawo, nie! No kur... Bokiem. Dobrze. Nieważne... Czemu przestałeś jechać? Tomku, pokaż, na co cię stać. Wjeżdżasz tu bokiem. Idealnie, uda nam się. Tak, trochę za mocno wyskoczyłem. Ale udało nam się. Bo tutaj i tak nic nie było dalej, bo tu jest wyskocznia i spadek. Udało się, Tomku, nareszcie. Ale to jest super poziom, słuchajcie. Mamy naprzeciwko po prostu wiatraki, które będą próbowały nas zabić za wszelką cenę. Ja to przejadę wózkiem. W końcu się uda. Powinno się udać. Mam nadzieję przynajmniej. Proszę, żeby to było możliwe. Jak na razie nie jest najlepiej. Może to zależy od pozycji. Powinniśmy się schować, patrzcie. Schowałem się ciałkiem i tym razem może się udać. Może, kurde, prawie. Proszę. Okej, trzeba było wziąć coś po prostu szybszego. Coś, czemu to jedzie na jednym kole. Jeszcze raz. Ale przeszliśmy przynajmniej, co prawda bez pojazdu. Trzeba było zmienić pozycję, wystartować troszkę wolniej. Jedziemy. O nie, przecież to jest cięższe niż mi się wydawało, no. Koniec zabawy, koniec. Proszę, bokiem nawet. Wow, nie. Jest full speed. Nie możesz tego uda ci się. Może ja powinienem po ścianie jechać? Jedźmy po ścianie, może będzie lepiej. Tak, tędy da się jechać. Dobra, teraz spróbujmy nieco wolniej, ale po ścianie. Po tej ścianie da się normalnie jeździć. Ale motocykl się do tego kompletnie nie nadaje, ponieważ on się wywala od razu. A my możemy tu po suficie nawet jechać, poczekajcie. Spróbuję jeszcze raz. Po suficie. Wow, o nie, wiatrak. Dobra, to już jest finalna próba, Tomas. Finalna po prostu próba. Jedź normalnie. To auto jest zbyt szybkie. Denerwuje mnie. Strasznie mnie denerwuje. Co one robi? Nie jestem w stanie kierować nim, ponieważ leci pość. Co jest? Ja mam do was takie pytanie. Jaki sens ma ta mapa, gdzie mamy tutaj podjechać pod górkę, co nam się prawdopodobnie nie uda, i czeka nas masa aut, które nas po prostu zmiażdżą i nie można tutaj uciec, nie można tu nic innego zrobić. Jedyne, co nas tu czeka, to śmierć. O, nowy highscore. Czemu mieliśmy 930? O co chodzi? Spróbujmy w prędkości maksymalnej. Podjedziemy teraz na spokojnie. Może na desce, na kucaka. Jest nawet full speed. Patrzcie, czy ona podjedzie? Podjedzie, co? Ale czeka nas i tak śmierć w sumie. Nie no, ta mapa nie ma kompletnie sensu. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli się podobało... Nawet skuterem się wywaliłeś, Tomas. Jeżeli się podobało, zostawcie suba i lajka. Komentarz też, pa pa.